Dzisiaj są eliminacje do etapu wojewódzkiego, ogólnopolskiego turnieju rowerowego. Także dzieciaki przejdą najpierw do wojewódzkiego, a następnie mam nadzieję, że z Chorzowa do ogólnopolskiego. Jest to turniej ogólnopolski, który przede wszystkim propaguje bezpieczeństwo, bezpieczną jazdę na rowerze. My organizujemy tutaj w szkole etap miejski. Uczniowie najpierw zmagają się z testami, następnie na torze przeszkód, czyli przede wszystkim sprawność fizyczna na rowerze. Testy więc tak, dla szkoły podstawowej to jest zakres wiadomości na kartę rowerową. Jest to test jednokrotnego wyboru, przygotowywany przez policjantów z naszej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Gimnazjum to już są testy wielokrotnego wyboru, podobne jak na kartę motorowerową. Wysyłamy zaproszenia do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym mieście. W tym roku zgłosiło się 5 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych. Trasa jest ona, że tak powiem, z góry przez ogólnopolski turniej nałożona, także tutaj dzieciaki nie mają wyboru, musi być tak jak w założeniach regulaminu. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także inne cele, tak jak faworyzowanie takiego środka transportu jak rower, zachowania kulturalnego na drodze. No i tak jak wcześniej wspomniałam, bezpieczeństwo jest najważniejsze.